Na terenie jednej ze szkół w Pyskowicach spotkać można taką oto figurę mamuta. Skąd posąg akurat w tym miejscu? W latach 50. minionego wieku, eksploatując jedną z miejscowych kopalni piasku, wydobyto, odkryto kości, które później zidentyfikowano jako kości mamuta. Dzisiaj posąg, figura ma pełnić rolę promocyjną i edukacyjną. Niebawem, według lokalnego zwyczaju, mamutowi ubrana zostanie czapka świętego Mikołaja i będzie to znak, że święta Bożego Narodzenia już blisko. Święta Bożego Narodzenia, a więc okres, w którym koncentrujemy się i przypominamy sobie pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa na świat. Na kilka tygodni przed tym okresem chcę poruszyć nieco inny temat. Pierwszy werset tekstu kazalnego przeznaczonego na najbliższą niedzielę brzmi: a gdy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Nie tylko ten, ale większość tekstów biblijnych czytanych czy rozważanych pod koniec roku kościelnego koncentruje się nie na tym pierwszym, ale drugim, powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa na ziemię. Pytanie tylko, czy to drugie przyjście Jezusa jest dla nas czymś realnym i prawdziwym? Chrześcijanie pierwszego wieku zogniskowani byli bardzo mocno wokół przesłania o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa na ziemię. Oni, pierwsi chrześcijanie, często prześladowani za swoją wiarę, zdawali sobie sprawę z tego, że to miejsce tutaj na ziemi nie jest ich miejscem docelowym. Dlatego czekali na Jezusa Chrystusa, który ich zabierze ze sobą do nieba. A wokół czego zogniskowane jest życie duchowe chrześcijan XXI wieku? Czy czekamy na przyjście Jezusa Chrystusa? Czy chcemy, aby zabrał nas ze sobą do swojego królestwa? Może rozgościliśmy się tutaj na ziemi tak, że nie zależy nam na przeprowadzce? A może tak jak ten mamut, nauczanie, zwiastowanie o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa jest dla nas przeżytkiem, reliktem przeszłości, o którym bardzo chętnie posłuchamy, ale nie jest to coś, co może obowiązywać w naszym współczesnym życiu. Biblia kończy się słowami: amen, przyjdź Panie Jezu. Czy są to Twoje słowa? Zapraszam na nabożeństwo w najbliższą niedzielę.